Dzień dobry. Witamy Was. Nasz akwarium już dojrzało. Woda była tydzień. Dzisiaj będziemy wpuszczać 10 neonek. Zobaczcie. Pływają sobie tutaj specjalnie w woreczku ze sklepu zoologicznego, ponieważ musieliśmy doprowadzić do tego, żeby temperatura wody w zbiorniku akwariowym była taka sama jak ta ich woreczków ze sklepu zoologicznego. Neonki kupiliśmy dzisiaj szybciutko. Pamiętajcie, żeby zaraz po zakupie znalazły się właśnie w zbiorniku, ponieważ one jeszcze będą musiały chwilkę odczekać, tak jak mówię, żeby ta temperatura wody w zbiorniku i w woreczku się wyrównała. I teraz już po 2 godzinach takiego czekania wpuścimy je do naszego zbiornika. Nasze akwarium ma 25 litrów, ale ogólnie wody jest 20. Będą tu neonki i chcemy kupić rybkę bojownika. Do tych neonek bojownik może pływać z innymi rybkami, tylko nie mogą one mieć takiego weloniastego ogonka, takiego, który by kusił bojownika do podgryzania. Dlatego neonki się nadają. Będą sobie pięknie tutaj odbijać swoje barwy w świetle akwariowym. Będą takim uzupełnieniem. I teraz pomalutku będziemy je dodawać do akwarium. Odplątujemy. No i mogłam sobie przygotować nożyczki, nie przemyślałam. Ale zaraz się to nam na pewno. Pamiętajcie, żeby była odpowiednia temperatura wody. U nas jest to 25 stopni. Jest to taka optymalna temperatura dla wszystkich rybek akwariowych. I teraz pomalutku wyciągniemy i pomalutku będziemy wlewać z tą wodą, która była w zbiorniku w sklepie zoologicznym. Myślę, że się nam zmieści wszystko. Pamiętajcie, że to wlewanie jest bardzo ważne. Wcale nam nie poszło tak pomalutku, no ale są rybki. Jest ich 10, tak? Wszystkie są w zbiorniku. Zobaczcie. One już sobie w pierwszym filmiku, który dodałam, one sobie tam właśnie tak nie miały kolorów, nawet jak przyjechały do domu. I wyglądały na takie wystraszone. No, Blue ładnie jest teraz. Co? Ty byś chciał zjeść rybki? O la la. Mój Blue chciałby zjeść rybki? Co? No, widzę, żebyś miał smaka na rybki. A to nie jest Amciu. No. Zobaczcie, nie pływają jakoś w popłochu. Zadomawiają się. Ojejciu, ojejciu, ty masz smaka na rybki. Ja nawet nie wiedziałam. Ty masz krewetki rzeczywiście w karmie, ale że ty byś chciała rybkę zjeść? Hmm? Neonki są fajnymi rybkami. One pływają zawsze w statku. Pięknie widać ich ten pasek taki turkusowo-niebieski i te czerwone ogonki. Naprawdę to są ładne rybki. Podoba ci się? Blue, ładnie jest. Co? Myślę, że czas najwyższy nakarmić je. Kupiliśmy specjalną taką karmę dla rybek. Akurat taką mi pani powiedziałam o najlepszej. Akurat mi poleciła z takiej. Kosztowała 11,50.
rybki kosztowały 4 zł za sztukę, jest ich 10, więc wydaliśmy 40 zł. No. I one sobie tutaj ładnie pływają. No, zanamawiają się. Tak. Co, będziesz pić? Nie pij. Nie. Masz piciu tam w domciu swoim. W pokoiku. Na stoliku. O, jaka ciekawska ta moja Arunia, papunia. No to już wiecie, że jest możliwość taka, że nasza Ara by chciała skąsić tutaj coś. Nie wiem, czy te grzybki kolorowe, czy rybki. No, o ty. O ty, misiu pysiu. No. Taki jest zaciekawiony. Tak. Podoba ci się jedzenko. Musimy je otworzyć zaraz i nakarmić rybki. Pamiętajcie, że jedzenie lepiej dać małymi porcjami. A 2 razy dziennie, niż sypnąć pół opakowania. Nigdy tak nie robimy. Ze względu na to, że rybki i tak nie będą w stanie tego zjeść. Zabrudzimy sobie wodę. To jest wszystko. Opiece nad rybkami. Najczęściej przeczytajcie sobie pierw zawsze informacje w internecie. Bardzo dużo właśnie jest informacji na temat każdego gatunku rybek. Ja bardzo lubię naonki. One są naprawdę proste w hodowli. Jedne z tańszych rybek, ale spektakularnie wyglądają. Naprawdę bardzo ładnie. No. Co Arunia moja chce? Rybki dalej? Opakowanie dla rybek. Zobaczcie, one sobie tak fajnie pływają, jest ich 10, więc nawet wypełniły nam ten zbiornik. Też kupując rybki musicie wiedzieć, że nie może być ich za dużo. Na dany zbiornik powinna być odpowiednia ilość rybek. To nie jest tak, że my go możemy całego wypełnić rybkami. One muszą mieć swoją przestrzeń. No, moja. Nie zostaniesz sama z rybkami? Nie. Nie zostaniesz z rybkami. Bardzo fajnie się czują w akwarium. Nie pływają szybko, czyli nie są wystraszone. Już się przyzwyczaiły. Odzyskały kolor. Bardzo ładny. Bo jak je przywiozłam do domu, powiem Wam szczerze, że wyblakł im ten ogonek czerwony i były takie mało kolorowe, mało barwne. A teraz już pomalutku wyglądają ślicznie. Bardzo fajnie. No. Chodź tu do mnie do spetniku. Otworzymy teraz karmę dla zwierzątek naszych nowych. Neonek. No. Dalej tutaj patrzysz. No. Ara ma nowych przyjaciół. No. To byś je chciała zjeść, ty gamoniu mój. Ty, mój gamoniu, ty. No i telefon też. Wszystko tym jęzorem by chciał zjeść. Daj mi buziaka lepiej. Daj mi buziaka. No, chodź mi daj buziaka. No, fajnie. Ja jestem zadowolona. Neonki się czują dobrze. Jest ich na tyle. Neonki są rybami stadnymi. Także raczej nie kupujcie nigdy jednej rybki. Przynajmniej, żeby to była parka. Zawsze im weselej w takim statku, to tym lepiej. No, chodź, ty mi tu pasujesz kolorystycznie. Uciekasz. To będziesz jadł telefon. Oj, ty. Moja. Widzisz, teraz już nie jest tylko ty. Tylko będę jeszcze miała rybki. No, będą rybki. Ara? O, już będzie jadła telefon. O, ty. Jadłeś co inne jedzonko. No, moja Ara. Moja kochana. No to zapraszam do kolejnego filmiku. I będziemy Wam pokazywać, jak sobie żyją nasze rybki. No.
Na razie jest im bardzo dobrze, widzę. Zapoznają się z akwarium, teraz je poczęstujemy, damy im dobrą kolacyjkę. Myślę, że im posmakuje. Będą szczęśliwe. Nasze akwarium w końcu ma domowników. Po tygodniu czasu wpuściliśmy neonki.